Dzień dobry, witam Państwa. Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska, Rozmowa Niezależna. Moim Państwa gościem jest Maciej Marosz, nasz redakcyjny ekspert od spraw sądowych. No Maćku. Witam serdecznie. Okazało się, że wszyscy byliśmy na podsłuchu. Jak to odbierasz? Zaskoczyło Cię to, czy liczyłeś się z tym, że po prostu wszystkich nas inwigilują? Co Cię w tej sprawie zaskoczyło? O pewnych takich domysłach co do tego, że byliśmy obiektem zainteresowania służb. Takie domysły mieliśmy. Świadczyły o tym pewne fakty, które w trakcie tych lat minionej władzy przeżyliśmy, ale niewątpliwie zaskoczyło wszystkich nas, cały zespół redakcyjny. Zaskoczyła nas skala tej inwigilacji. Są to lata 2008-2015. To jest szmat czasu, można powiedzieć. I cały czas byliśmy, cały czas służby były nami żywo zainteresowane i działały i przeprowadzały różne operacje. No, nie jest tak, żeby takie działanie służb pozostawiło jakby rzeczywistość neutralną. To jest jakby wpływ też, no, wpływały na rzeczywistość w pewnym sensie. No, teraz jak widzimy, jak to przebiegało, to możemy odtworzyć pewne rzeczy, dlaczego wyglądały one właśnie tak, a nie inaczej. No, jak widzimy, przy współudziale. Myślę przede wszystkim o kłopotach też naszych procesowych, sądowych. No, niebywała rzecz się stała w tej kwestii, że... No właśnie, jakoś tak się złożyło, że w tej sprawie również inwigilowano mecenasów, w tym również naszego mecenasa Sławomira Sawickiego. Jak to odbierasz, no, zważywszy na to, że byliśmy w sporze sądowym z SKW? To jest jakby dodatkowym zaskoczeniem w tej sprawie, no bo może opinia publiczna już częściowo wcześniej była przyzwyczajona do tego, że były takie przypadki inwigilacji dziennikarzy, ale teraz dowiaduję się, że również w tym naszym przypadku to służby nie cofnęły się przed tym, aby objąć obserwacją również i adwokatów i ich poddać inwigilacji. O tyle tutaj ta sprawa jest niebywała ze względu na to, że właśnie byliśmy w sporze sądowym. Były to dwa procesy wytoczone w naszej redakcji przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego po informacjach, tekstach, które się nie spodobały właśnie ówczesnemu kierownictwu. Jakie to były teksty dokładnie, co opisywały? Służba kompromitacji wojskowej, to też niesamowita sprawa, że wytoczono w sprawie tego tekstu, ze względu na ten tekst, proces, że zdecydowała się na to SKW, ze względu na to, że był to tekst, który w zasadzie czysto informacyjnie właśnie przedstawiał kwestię interpelacji i odpowiedzi, jaką uzyskał jeden z posłów PiS-u, Tomasz Kaczmarek konkretnie, który odnosił się do kwestii właśnie pewnych nieprawidłowości, które rzekomo miały mieć miejsce w SKW. I zacytowanie informacyjne tej interpelacji i odpowiedzi spotkało się z taką reakcją. W zasadzie tekst nie zawierał żadnych dodatkowych treści, a mimo to zostaliśmy pozwani. I tutaj na etapie procesu sądowego toczone były negocjacje. Więc jeżeli teraz dowiadujemy się, że byliśmy w tym czasie właśnie inwigilowani, to w zasadzie odebrano nam prawo równości do obrony. No tak, negocjacje nie miały żadnego sensu. Nie miały żadnego sensu. Teraz się okazuje, gdy wszyscy, druga strona wiedziała dokładnie o tym. My byliśmy na przegranej pozycji. Nie mieliśmy możliwości, jakby nie mieliśmy ruchu. Tutaj
SKW mogła mieć wejść w posiadanie jakby naszej strategii negocjacyjnej, co jest niedopuszczalne. Maćku, a wyobrażasz sobie, że no bo ktoś na to musiał pozwolić, tak? Czy wyobrażasz sobie, że SKW mogła to robić legalnie, czyli wystąpić do sądu i sąd się na to zgodził no, bez szemrania? No, czy to jest w ogóle możliwe? Jak ty to oceniasz? No, i czy rzeczywiście sędziowie są aż tak głupi? No, trudno sobie wyobrazić, żeby sądy chciały wydać, aby chciały taką decyzję też swoim nazwiskiem jakby sygnować, czymś, coś takiego, przed tym, przejść na tym do porządku dziennego, że pozwolić na to, więc bo ja po rozmowach z prawnikami dochodzę do wniosku, że wykluczają możliwość, aby sądy w zasadzie akceptowały takie wnioski o podjęcie inwigilacji prawników. Przy czym może tu od razu zajść podejrzenie, że było to, że któryś z prawników został wytypowany do inwigilacji przez to, że służby nie znały numeru, którym się posługiwał. Znaczy nie wiedziały, kto posługuje się danym numerem, prawda, telefonu. Interesował służby tylko numer, a nie wiedziały, kto się tak naprawdę kryje. To w przypadku mecenasa Sawickiego jest wykluczone, bo on ma tylko jeden numer telefonu i to jest jego oficjalny numer, nie ma żadnej innej komórki, więc sam przyznał, że nie byłoby to możliwe, żeby służby nie wiedziały w tym momencie, kogo chcą podsłuchiwać, znając ten numer telefonu, prawda, konkretnie. No ale mamy obecnie taką sytuację, że no, powiedzieli, że sąd nie mógłby przejść nad tym do porządku dziennego, ale obserwując taką reakcję opinii publicznej, mam wrażenie, że nie spotyka się to z powszechnym, te działania SKW nie spotykają się z powszechnym potępieniem. Jak ty to oceniasz? Można się zastanowić teraz, gdzie są ci wszyscy obrońcy demokracji, gdzie te 240 tysięcy ludzi, którzy mieli przejść ulicami Warszawy. No jednak to jest ćwierć miliona ludzi, którzy teraz milczą i nie upominają się o demokrację. W końcu skoro dziennikarze, adwokaci, nawet powiedzmy tacy, którzy pewnie nie podzielają, jak można zakładać, ich poglądów, bezkarnie są podsłuchiwani przez służby. Tak to przynajmniej wydaje się z tych pierwszych informacji. Wszystko na razie na to wskazuje, więc jeśli na to się godzą, no to godzą się, że również każdego z nich mogą służby w ten sam sposób potraktować. A właśnie brak reakcji zarówno ze strony organizacji zrzeszających adwokatów, prawników jest zastanawiający. Jest właśnie, no, może to świadczyć o poziomie naszego życia i naszej demokracji, naszych, że tak powiem, no, to świadczy też w pewnym sensie o tych 25 latach, jak zostało społeczeństwo urobione i jak można powiedzieć, w pewnym sensie wmawiało się nam, że żyjemy właśnie w pełni demokracji. W złotym wieku i wolność słowa sięga szczytu. I no właśnie, patrząc na obserwy, przyglądając się różnym sprawom sądowym, masz nadzieję, że to zostanie jakoś, winni zostaną ukarani, albo sprawa zostanie wyjaśniona, prokuratura rzetelnie podejmie sprawę, czy opór materii prawniczo-sądowej będzie tak duży, że to się zawsze zostanie nierozliczone? Trudno powiedzieć. No, jeżeli by prokuratury i sądy miały funkcjonować tak, jak do tej pory funkcjonowały, no to muszę powiedzieć, że jestem... To jakby pozbawia nadziei, prawda? Jeżeli jak w jakimś sensie zmiany, które są proponowane przez obecnie rządzących, w jakiś sposób
wywrą piętno na działaniu instytucji sądowych, prawniczych i na działaniu prokuratury, no to wtedy możemy się spodziewać, że będzie jakieś inne zakończenie niż tylko tak jak umorzenie, prawda, i sprawy nie ma. Powinien na to odpowiedzieć, czy to funkcjonariusze, dowódcy, kto tam jest według ciebie głównym winnym? Może premier, kto może być? Kto jest w kręgu podejrzeń według ciebie? Jeśli by te nieprawidłowości, o których tutaj, które podejrzewamy, które należałoby jednak, prawda, udokumentować dowodami i mającymi prawne znaczenie, jeżeli by one się potwierdziły, no to pytanie, gdzie był nadzór, kto sprawował nadzór w SKW? No wiadomo, szef, prawda, kierownictwo całe, a dalej kto nad nim, prawda? No jeżeli dochodzi do takich nieprawidłowości, które przewidujemy, że miały miejsce, no to wówczas również i koordynator do służb specjalnych powinien też odnieść się do tej kwestii, dlaczego coś takiego było pod jego nadzorem. Miał miejsce i dopuścił, żeby coś takiego zachodziło. I pytanie, jeżeli sam premier, prawda, też oczywiście na końcu. No, dwie możliwości, jeśli wiedzieli i dopuszczali to, takie zachowanie, no to ich dyskredytuje. A jeśli nie wiedzieli, to czy powinni pełnić te funkcje? Jeżeli pod ich okiem dzieją się rzeczy, na które nie mają wpływu i służby są poza kontrolą, to myślę, że nie ma dobrego. Z tym pytaniem zostawiamy Państwa. Dziękuję bardzo. To była rozmowa niezależna. Moim gościem był Maciej Marosz z Gazety Polskiej Codziennie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.